Witam Was serdecznie, wszystkich subskrybentów, wszystkich oglądających. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Wyznania Alkoholika z Machu Picchu. Za chwilę opowiem Wam kilka historii, powiem Wam kilka rzeczy ze swoich przemyśleń, ze swojego życia, co spowodowało, że nie piję już kilka lat i co zmieniło moje życie. Chciałem nagrać ten kolejny odcinek, aby był świetny. Miałem kilka planów w głowie, ale poprzez zdarzenia, które nam się przytrafiły, wczoraj powinniśmy mieć tour na Machu Picchu, powinniśmy mieć bilety. Wejść tutaj. I jak się okazało, nasza agencja sprzedała nam tury i nie miała dla nas biletów. I przysporzyło nam to mnóstwo stresu. Mnóstwo. Będąc tu, nie mieliśmy wejściówek. Po wielu godzinach czatu, pisania, dzwonienia, jednak udało się nam znaleźć te bilety na dzisiaj. Ale ten cały stres spowodował, że nie funkcjonuje jak się należy. Bo to byłoby naprawdę bardzo przykre, gdy będąc tutaj, w tym mieście, w tym Agua Caliente, nie weszlibyśmy tutaj na to miejsce. Sorki troszkę, że jestem zdyszany, ale wspinamy się tu pod górę, jesteśmy wysoko w górach i powietrze troszkę jest inne. Ciężej się oddycha jak na razie, ale zobaczcie te widoki. Tam na górze śnieg widać, na szczytach. Opowiem Wam może troszkę swojej dalszej historii. Jako dziecko ogólnie w domu u mnie było mnóstwo alkoholu. Mój ojciec był alkoholikiem, który wszystkie pieniądze, które zdobywał, w sumie pracy dużo nie pracował dużo w życiu, bo jak pamiętam, to siedział w przeróżnych więzieniach. Raz chyba tam pamiętam, jak pracował gdzieś w jakimś składzie opału przez bardzo krótki czas i nie wiem, czy go zwolnili, czy sam zrezygnował. A poza tym to większość czasu spędzał w lesie. Chodząc do lasu, ścinając drzewa, ciął je, w sumie ja robiłem to z nim. Rąbał, ja także to robiłem i sprzedawał je później ludziom, którzy szukali drzewa, żeby ogrzewać swoje domy. I tak jak pamiętam, gdy miałem jakieś 6 lat, jak powiedział nam, mi, siostrze, bratu, już nie pamiętam, czy byłem ja z siostrą, brat pewnie nie był, bo miał 3 lata, żebyśmy poszli do lasu z nim, pomożemy mu. I tak na początku, jak żeśmy poszli do tego lasu, to ucieszyłem się, bo jakaś tam rozrywka, uważałem, że dla zabawy to zrobię, pójdę tam i będzie to jakaś zabawa. I na pierwsze razy traktowałem to jako zabawę, traktowałem to jako zabawę, coś, co rozrywkę. Okej. Zacząłem ciąć z nim drzewo piłą ręczną. Później, gdy na rower żeśmy to ładowali, te ciężkie klocki. Później po powrocie do domu ciąłem to drzewo z nim w stodole i on rąbał to drzewo, sprzedawał, wywoził na furmance do ludzi i praktycznie wszystkie pieniądze, które dostawał za to, przeznaczał na alkohol. Rzadko kiedy kupował żywność. Ale tak jak mówię, na początku traktowałem to jako zabawę. Byłem dzieckiem, nie rozumiałem tego, co robię, co on robi mi. Później, gdy już podrosłem troszkę, nie chciałem tam chodzić, bo ja nie miałem siły. Ja byłem dzieckiem, małym. Urodziłem się jako bliźniak, ważyłem 1,90 kg i zawsze byłem małej postury, chudych kości, cienkich, więc ta praca w lesie wyczerpywała mnie całkowicie. Całkowicie. A gdy później już nie chciałem tam chodzić, nie miałem czasu na naukę, bo przychodziłem ze szkoły, to często było tak, że nie mogłem zjeść, bo krzyczał na mnie, że się ściemni i wtedy nie pójdziemy do lasu, nie będzie jak, że zjem później. I tak jak przychodziłem o 13, nawet jak zima była, 16, 17 się ściemniało, to wracaliśmy, to dopiero jadłem wtedy, gdy wróciłem z nim z lasu i załatwiłem to, co on chciał, żebym z nim zrobił. Było to naprawdę coś
przerąbanego. Dźwigać te wszystkie te drzewa. Czasem nie miałem siły, to krzyczał na mnie, wydzierał się, robił tą swoją minę, którą widziałem przez całe życie. Minę, która powodowała to, że mnie paraliżował strach. Po prostu strach mnie paraliżował. Wystarczyło, że spojrzał na mnie, zacisnął zęby, ryknął, syknął i nie miałem wyboru. Musiałem to robić. Nie miałem wyjścia, nie mogłem tego nie robić. I tak przez większość mojego dzieciństwa, przez 15 lat spędziłem w tym lesie, dźwigając te wszystkie wow, 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 te wszystkie klocki. Zobaczcie, co tutaj, jak to wygląda. Wow, wow, ale miejsce. Tu, a patrzcie, tutaj jeszcze drugą stronę mam pokazać, tam widać szczyty. Machu Picchu jest tam. The famous view, the classic picture is down further down, but we call it. No i tak się też często zdarzało, że próbowałem się buntować jako dziecko, mówiłem, że nie chcę iść i odmawiałem, to syczał na mnie, krzyczał, bił mnie, później wiele razy bił mnie po pijanemu, prawdopodobnie przez to, że mu się też stawiałem, wyżywał się na mnie, znęcał się, a nie bił mnie pasem, bił mnie pięściami po całym ciele, dziecko małe. Także ogólnie to pamiętam swoje takie pierwsze zdarzenia z dzieciństwa, gdy miałem tam roczek, takie swoje wspomnienia, gdzie mieszkaliśmy wtedy u dziadków, bo ojciec chyba siedział w więzieniu. I pamiętam, mieszkali dziadkowie na czwartym piętrze bloku i pamiętam, to był 81 rok, ja miałem rok. I wiem, że dla wielu z was może się to wydawać, że nie mogę tego pamiętać, ale pamiętam. Jak dziadek trzymał mnie na rękach, wychylał się przez okno i pokazywał mi, jak czołgi wjeżdżały do Skarżyska. Mówi, patrz synu, czołgi jadą. I pamiętam to wtedy, ten widok tych czołgów. Nie było asfaltu na drogach, była droga taka z piachu, z stołami. Jak to praktycznie wszędzie takie pewnie drogi były w tamtych latach. I pamiętam to wtedy, z tamtych czasów. Także w wieku 6 lat, gdy byłem dzieckiem, ojciec mój, który, tak jak wspomniałem wcześniej, nie przynosił pieniędzy do domu. Przepijał wszystko. Zabierał mamie pieniądze, które zarabiała. Pracowała mama w zakładzie obuwniczym i przepijał. Często nie mieliśmy co jeść. Później wysyłał mnie do swojej matki, do babci, żebym przywiózł jakiegoś jedzenia, bo nie było co jeść. Musiałem okazją jeździć, prosić się ludzi, żeby mnie zabrali, zawieźli do ileś kilometrów do innych miejscowości. Dziecko, które miałem 6-7 lat. A tak. I babka wtedy dawała nam z wielkim żalem i bólem jakieś jedzenie swojemu synowi. Ja odczuwałem to tak, jakby ta babka miała pretensje do mnie, że ja do niej przyjeżdżam. Że ja przyjeżdżam i chcę od niej coś. Ale to nie ja tam przyjeżdżałem, tylko ja tam byłem wysyłany. Ja nie jechałem tam z przyjemnością, bo ja czułem to, że ona niechętnie nam to daje. Mimo tego, że nie mieliśmy co jeść, był to jej syn, który krzywdził nas wszystkich. Ona nie żyje już, ta babcia. To sprawiała wrażenie, jakby tak, jakbyśmy jej coś robili, bo ja przyjechałem znowu i chcę od niej jeść albo pieniądze. To nie była moja wina, że tak się działo. Także, gdy miałem 6 lat, ojciec zaprowadził mnie i siostrę na taki parking w lesie, gdzie chłopaki starsze myły samochody, gdzie zajeżdżały te samochody na ten parking i do restauracji szli coś zjeść. Dał nam butelkę z wodą, szmaty i powiedział, żebyśmy myli tam szyby. No i także na początku traktowaliśmy to jako zabawę. Powiedział nam, że jakby nam się ktoś pytał z tych samochodów, dlaczego to robimy, to mamy mówić, że na książki zbieramy. Oczywiście to było nieprawdą, no ale mówiliśmy tak, bo zobaczyliśmy, że jak tak mówimy, to ludzie dają nam pieniądze. I na początku też traktowałem to jako zabawę. Jakaś fajne coś do zrobienia, coś nowego. Ale później, gdy mnie wyganiał siłą tam, bił mnie, żebym tam chodził, pieniądze, które zarabiałem, mi zabierał, przepijał, jedzenia czasem też nie kupował, to już nie było to zabawne. Nie było to zabawą, gdzie przez kolejnych kilkanaście lat musiałem chodzić tam myć szyby na to, żeby zarabiać mu na alkohol i na papierosy. A gdy nie chciałem iść, to też mnie bił. Czasem deszcz padał, śnieg padał, był mróz.
mróz, że szedłem i wylewałem wodę na szybę i ta woda zamarzała, że nie było możliwości tam, żeby myć tych szyb. Deszcz jak padał, to tak samo, to nie było, nikt nie chciał, żeby mu umyć szyby, przecież normalne to jest, że jak leje deszcz, to kto chce, żeby szyby myć. To musiałem się prosić ludzi, żeby mi dali jakieś pieniądze, bo jak wracałem do domu bez pieniędzy, to mnie wyganiał jeszcze raz, bo mu się chciało pić i palić. Tu wszedłem wyżej troszkę na kolejny punkt widokowy. Siądę sobie na chwilę. Tak, i musiałem chodzić tam, byłem zmuszany do tego, żeby chodzić tam myć te szyby. I pamiętam też sytuację taką, że byliśmy młodzi, tam przychodzili starsi chłopaki, którzy też zarabiali w ten sposób. No i co robili? Próbowali nas bić, wyganiać, żebyśmy tam nie myli tych szyb, żebyśmy im nie odbierali zarobku. To zebrał mój ojciec swoich kolegów, poszli tam, pobili tych chłopaków na tym parkingu, po to, żebyśmy mogli tam chodzić i zarabiać mu na wino i na papierosy. Tak jak wspomniałem, większość dzieciństwa chodziłem i tam myłem szyby, zarabiałem na jedzenie, żeby mieć co jeść w domu. Później jak już troszkę byłem starszy, to także poszedłem sobie na sposób, bo na początku oddawałem wszystko to, co zarabiałem, bo się bałem. A później zacząłem sobie chować jakąś tam część pieniędzy, to wyobraźcie sobie, że mój ojciec, który powinien mnie kochać, szanować, obdarzać mnie miłością, patrzeć na mnie z miłością, to ten człowiek nawet przeszukiwał mnie, czy na pewno nie schowałem jakiejś złotówki czy czegoś, żeby mieć więcej dla siebie, żeby mieć więcej na alkohol, żeby mieć papierosy. Człowiek, który powinien patrzeć na mnie z miłością, on wykręcał mi ręce, gdy nie chciałem mu wypuścić z ręki pieniędzy, które chciałem sobie kupić, czyli lizaka, czekoladę, coś słodkiego, coś do jedzenia. Wykręcał mi ręce. Tak jak kiedyś pamiętam, dziadek, też byłem dzieckiem, przyjechał do nas w odwiedziny i ojciec zaczął z nim pić. I tak się skończyło, że dziadek przepił prawie swoją emeryturę całą, którą musiał później miesiąc żyć za coś. I ostatnie pieniądze, które miał, dał mi, żebym mu schował, bo miałem szafkę zamykaną na klucz. Powiedział, że synu, schowaj, nie synu, powiedział, czy wnusiu, schowaj mi te pieniądze, bo mi twój ojciec ukradnie je wszystkie i nie będę miał co jeść później. Więc schowałem mu te pieniądze do szafki, dziadka, którego bardziej szanowałem i kochałem niż swojego ojca. W sumie jak miałem kochać kogoś, kto nie kochał mnie, kogoś, kto mnie maltretował i bił i próbował wiele razy zabić. Więc schowałem dziadkowi te pieniądze. I ojciec przeszukał dziadka, nie znalazł, to przyszedł do mnie, że ja mam te pieniądze, na pewno, że schowałem je tam w szafce i powiedział, żebym oddał mu klucz. Powiedziałem, że mu nie oddam. To uwierzcie mi, tak mi rękę wykręcił, że prawie mi ją wyrwał. Nie chciałem puścić tego klucza, nie chciałem oddać tych dziadka pieniędzy ostatnich, bo nie chciałem, żeby dziadek głodował. To mi zrobił krzywdę, żeby dostać tych papierków na alkohol. I opowiem wam jeszcze wiele, wiele różnych takich historii, co mi się w życiu przydarzyło. Jak, dlaczego piłem, co to spowodowało, tak? Powiem wam jeszcze dzisiaj, na przykład z kimś rozmawiałem o tym, że nie, że ktoś mnie nie zna, że mnie ocenia, mówi o mnie jakieś rzeczy, że tego, że nie wie, jaki ja plecak noszę na plecach, bagaż. I ten człowiek mi napisał, że sam, że ja tam siedziałem w więzieniu, że to ja sam sobie tych bagażu nałożyłem na plecy. Tak mi napisał, nie znając mnie, nie znając mojej historii. Powiem wam, że to nie ja sobie nałożyłem tego bagażu na plecy. Bo ja nie miałem możliwości wyboru, gdy byłem dzieckiem, małym, chudym, które było maltretowane, przestraszone. Tyle strachu we mnie włożono, że ten strach tkwił we mnie do jeszcze kilka lat wstecz. Ja nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Nie potrafiłem sobie z tym poradzić, bo człowiek, który jest bity, dziecko, które jest bite, co chwilę maltretowane, w dorosłym życiu też się to odbija później. Ja jako człowiek nie potrafiłem sobie poradzić z życiem przez to i nie była to moja wina. Tak samo alkohol zacząłem pić, to też nie zrobiłem tego, bo chciałem. Byłem dzieckiem, tak samo, nie wiem, może miałem 6, 7, 8 lat. Ojciec dał mi do spróbowania, nie chciałem. To mówi, pij. I bałem się odmówić, więc spróbowałem wtedy tej wódki. I od tamtego czasu byłem uzależniony. Od tego pierwszego razu. Od pierwszego razu, gdy miałem 6, 8, może 9, 6, 7 lat, może 8. Po prostu zrobiłem to ze strachu. I tak jak się mówi, że narkotyki bardzo uzależniają i alkohol też, to właśnie w moim przypadku zadziałało to, że ten właśnie jeden raz spowodował to, że później już w wieku szkolnym zacząłem pić. W wieku 13 lat
opiłem się tak, że wylądowałem w szpitalu. Szedłem sobie przez wieś, do sklepu. Nie było asfaltów na drogach i była taka czarna, żulowa droga, skocie łby, doły, dziury i przede mną widziałem, jechał człowiek na rowerze. Wyjechał ze sklepu w sumie, w moją stronę. Miał dwie siatki takie duże zawieszone na kierownicy, czy na ramię, wypełnione do pełna, na górze leżała flaszka i wjechał w dołek na tej drodze, podskoczył lekko do góry i ta flaszka wypadła na tą drogę i się nie potukła, on tego nie zauważył. I zanim się odezwałem, to on odjechał daleko, więc wziąłem tą flaszkę. Wziąłem tą flaszkę, schowałem za pasek, ucieszony, że widziałem, ojciec pił, w domu cały czas alkohol był, to stwierdziłem, to ja też się napiję teraz, tak sam, zobaczę jak to jest. Wziąłem tą flaszkę, schowałem, poszedłem później do domu z tą flaszką, oczywiście schowaną. Powiedziałem bratu, siostrze, że mam taką flaszkę, znalazłem, że dawajcie, pójdziemy się napijemy. Poszliśmy jeszcze do takiego jednego kolegi starszego, ode mnie było 2 lata. Powiedziałem mu o tej całej sytuacji, to on mówi, że to on kupi jeszcze 2 wina i pójdziemy do lasu i wypijemy. No i tak zrobiliśmy. Kupił te 2 wina, poszliśmy do lasu i tą wódkę zaczęliśmy lać sobie w kubeczki i przepijać winem. Ja miałem 13 lat, mój brat miał jakieś 13, siostra 13 i brat miał jakieś 10, 9. I wyobraźcie sobie, oni lali sobie tej wódki troszkę więcej, a ja jako dziecko, które słyszało tylko, że jest gamoń, że nic nie umie, że jest jakimś wyrzutkiem, cały czas nic nie usłyszałem dobrych słów w swoją stronę, nigdy, od ojca. Tylko same wyzwiska, same przekleństwa, same negatywne rzeczy. To powiedziałem, to ja wam pokażę, jak się pije, bo ja zawsze chciałem być później w swoim dorosłym życiu najlepszy. Wszystko robiłem prawie najlepiej, najszybciej, jak chciałem coś pokazać, że jestem najlepszy. I tak jak wtedy, także zacząłem sobie lać tej wódki i mówiłem wam, ja wam pokażę, jak się pije. I sobie nalewałem troszkę więcej w ten kubek i piłem więcej od nich wszystkich. Zostało tej wódki niedużo w tej butelce, trochę na dnie. I stwierdziłem, powiedziałem do brata, dobra, chodź, pójdziemy do chłopaków tam na wieś, gdzie żeśmy chodzili i spotykaliśmy się z tymi kolegami. Bo chciałem iść i pochwalić się, zobaczcie, opiłem się, jestem kozak. Myślenie dziecka. I wziąłem resztkę tej wódki, zapasek włożyłem, mówię do brata, chodź, pójdziemy tutaj, tędy na skróty, przez pola. I poszliśmy w stronę tam, miejsca, gdzie mieszkali ci koledzy nasi. I pamiętam, że zacząłem tak udawać, że niby jestem już pijany, bo to bardzo szybko wypiliśmy tą wódkę. Mimo tego, że była niedobra, nie chciała nam wchodzić, nie mogliśmy tego przepić, to żeśmy szybko to wypili, że jak żeśmy wychodzili z tego lasu, to jeszcze byliśmy trzeźwi. I na łące zaczęliśmy udawać z bratem, kto jest bardziej pijany. I nagle zacząłem się przewracać. Raz, drugi, trzeci, straciłem kontrolę nad tym, że nie mogłem chodzić. Przewracałem się, aż w końcu urwał mi się film. Podobno jeszcze szedłem jakiś tam dalej, z tego co brat mi opowiadał, bo on nie wypił tyle tej wódki co ja. Przewracałem się, aż w końcu urwał mi się ten film i obudziłem się w szpitalu. Ocknąłem się, rozejrzałem się dookoła, białe ściany. Nie wiedziałem, gdzie jestem. Nie wiedziałem, co się stało. Patrzę obok na łóżku, patrzę w sumie, w dwóch rękach mam podpięte kroplówki. Wiszą jakieś woreczki, patrzę obok na łóżku, leży brat. Po 3 dniach się obudziłem. Po 3 dniach. I pytam się go, co się stało. On mówi do mnie szybko, że jak coś się będzie ktoś pytał, to powiedz im, że nas złapali, że nam wlewali alkohol, jacyś starsi kolesie do buzi, że nas zmusili do tego, żebyśmy pili. Taką historię szybko brat wymyślił i tak żeśmy powiedzieli. Nie przyznaliśmy się do tego, co się stało wtedy, jak to było, bo ogólnie się baliśmy. Ogólnie się bałem, byłem przerażony, że ojciec mnie zatłucze na śmierć. A wiele razy słyszałem na przykład od swojej mamy słowa, że synu, jak będzie cię bił, to nie płacz, bo on cię zabije. I nie płakałem, jak mnie bił. Łzy mi nie leciały. Bo jak mnie bił, to bił, jak płakałem, to bił mnie jeszcze bardziej. I pamiętam też później sytuację, na przykład taką, jak byłem na terapii, gdzie dużo wspomnień wróciło do mnie, jeszcze takich, naprawdę takich wspomnień, że pamiętałem to tak, jakby to było przed chwilą się działo. Pamiętam, jak się obudziłem jednego dnia rano, w głowie napchnęły mi się
krzyki małego chłopca, który krzyczał: przepraszam, przepraszam, przepraszam. To byłem ja, ten mały chłopiec, który krzyczał: przepraszam, przepraszam, przepraszam. On mnie bił, a ja krzyczałem: przepraszam. Nie wiedziałem, za co mnie bił, ale krzyczałem: przepraszam, bo myślałem, że jak przeproszę, to przestanie mnie bić. Takie, z takimi słowami się obudziłem w głowie, z krzykami. To były krzyki, które słyszałem dokładnie, które tak jakby mi ktoś krzyczał koło ucha na tej terapii. Powróciło to do mnie. Takie miałem przeżycia ze swojego życia, które, tak, opowiem wam mnóstwo takich historii. I chcę wam jeszcze powiedzieć, że mimo tego, ja wiem, że wielu z was także miało jakieś ciężkie przeżycia w swoim życiu, pijecie, bierzecie dragi, nie wiecie jak przestać, myślicie, że nie potraficie tego zrobić, uważacie tak, macie w sobie tą siłę i moc. To nie jest nic trudnego, żeby to zrobić, to jest łatwe przestać, tylko trzeba zacząć wierzyć w to, że jest to łatwe, bo prawdopodobnie większość z was wierzy w to, że jest to trudne. Ja wam opowiadam tą historię, żebyście zrozumieli, że patrzcie, mimo tego, co mi się stało w życiu, a mi się stało naprawdę bardzo dużo krzywdy, to potrafiłem to zrobić. Znalazłem tą siłę i moc w sobie, bo my ją mamy. Nie mamy słabej, silnej woli. Mamy ją silną, tylko musimy w to uwierzyć. Bo prawdopodobnie większość z was uważa, że macie słabą, silną wolę. I skoro tak myślicie, to tak się dzieje. To tak się dzieje, po prostu przez wasze myśli. Każdy z was ma tą moc w sobie, tą siłę, żeby to zrobić. Tak jak i ja to zrobiłem. No, to dopowiem wam jeszcze tą historię z tym upiciem się w wieku 13 lat. I wtedy powiedzieliśmy tak tą historię, że nas złapali i nam wlewali ten alkohol, jacyś starsi chłopaki, nie znamy ich. Policja też wtedy była oczywiście w szpitalu, bo to musiał lekarz zgłosić. I później po tej sytuacji, gdy wyszedłem z tego szpitala, prawie umarłem. Prawie umarłem. Wtedy jak na łące się przewróciłem, już nie mogłem się podnieść, straciłem przytomność, to brat pobiegł pierw do jednego kolegi mojego ojca i prosił go o pomoc, ale ten był pijany, powiedział, że nie da rady. Do drugiego poleciał, tamten też powiedział, że nie da rady, więc wtedy pobiegł już do domu i powiedział ojcu, który poszedł pijany, wziął mnie na plecy, zaniósł mnie do jakiegoś tam swojego kolegi i zawieźli mnie do szpitala. Bo bym umarł, po prostu byłem zażygany, dusiłem się swoimi żygami. Leżałem w browie, żygałem i dusiłem się. I tutaj może wam pokażę widok, tam też są piękne góry, tam te szczyty są ogromne, tam jest chyba ponad 6000 metrów na tych oblodzonych, śniegiem oblodzonych. I wtedy po tej akcji ogólnie zawiózł mnie ten ojciec do szpitala z tym kolegą i po tej akcji jak wyszedłem ze szpitala, to policja się do nas zgłosiła i wzięła mnie w samochód i woziła mnie po różnych szkołach, żebym wskazał może tych chłopaków, którzy nam to zrobili. Oczywiście nie mogłem nikogo wskazać, bo nikogo takiego nie było. No, a zrobiłem to przez strach. Tak jak i większość rzeczy, w życiu zrobiłem, o których też wam opowiem w dalszych odcinkach, zrobiłem przez strach. Wiele razy broniłem się po prostu przed różnymi ludźmi, przez strach, który miałem. Gdy ktoś na mnie krzyczał na przykład, byłem jeszcze do tego pijany, to broniłem się w przeróżny sposób, bo tak działał mój ojciec. Pierw na mnie krzyczał, później mnie bił, później mnie dusił, próbował wiele razy zatłuc, zabić. To też wam opowiem, w jaki sposób to robił i różne historie z tego. Więc jeśli kiedyś coś komuś zrobiłem, wyrządziłem jakąś krzywdę, to wybaczcie mi proszę, ale działałem będąc nie sobą. Nie byłem człowiekiem wtedy. Byłem kimś, kto był tak przestraszony, tak zgnębiony, tak zmęczony, że nie potrafiłem myśleć racjonalnie. I rozumiem to i powiem wam, że te odcinki nagrywam też, bo ja na przykład swojemu ojcu nie potrafiłem wybaczyć przez większość swojego życia, bo on mnie nigdy nie poprosił o wybaczenie. Ale także nie wiedziałem na przykład tego, nie pomyślałem w ten sposób, że jemu też się musiało coś bardzo złego przytrafić w życiu, że on był taki, jaki był. Nie przyszła mi kiedyś taka myśl, tylko uważałem, że myślałem, że pewnie był złym dzieckiem, skoro teraz jest i takim człowiekiem. W ten sposób myślałem. Nie pomyślałem, że jemu musiało się coś przytrafić złego, tylko że on o tym nigdy nie powiedział. Nie poszedł nigdzie po pomoc, nie poszedł na żadną terapię, nie wyrzucił tego z siebie. Ja nie wiem do tej pory, co mu się stało, ale zrozumiałem to, że musiał to tak działać przez to, że jakiś krzywd także doznał w życiu.
I gdy to zrozumiałem, że człowiek działa też nieświadomie, robiąc różne rzeczy, gdy ten alkohol, który się wypija, powoduje to, że w człowieka włażą różne demony, przejmując kontrolę nad człowiekiem, i człowiek działa tak, jak działa. Gdy to zrozumiałem, to potrafiłem mu wybaczyć, ale on już nie mógł tego usłyszeć, bo już go nie było z nami. Ale opowiem wam o tym w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i dziękuję za subskrypcję, za to, że podzielicie się tymi odcinkami, bo prawdopodobnie jest wśród was dużo ludzi, którzy potrzebują pomocy, różnych informacji, żeby przestać, którzy tkwią w różnych nałogach, którzy nie potrafią sobie poradzić z życiem, więc podzielcie się tym filmem. Może ktoś coś wyciągnie z tego i może wspólnie będziemy mogli uratować kogoś. Wspólnie, zróbmy to razem. Zróbmy to razem. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów, wszystkich oglądających, wszystkich znajomych. Adriana, Kacpra, Olafa i Oskara. Całą rodzinę. Zapraszam na kolejny odcinek, może już z innego miejsca. Także prawdopodobnie z pięknego. Do zobaczenia.